akcja. Rozmawiamy dalej o motocyklach. Na stoisku świata motocykli jest z nami gwiazda. O! Tak powiedział Miro z Husqvarny, że to jest superstar polskiego enduro. Człowiek, który potrafi sobie złamać każdą kość w niewyjaśnionych okolicznościach, czyli Eliasz Davidson, redaktor portalu Red Bulla oraz twórca wielu innych fajnych rzeczy. Cześć Eliasz. Wałbrzych. Cześć Andrzej. Miło zacząłeś, ale chciałem trochę sprostować, bo w łamaniu kości nie jestem aż tak dobry jak moi inni koledzy, bo do tej pory sobie złamałem jedną, ale wychodzę po prostu z założenia, że albo grubo, tak? Więc jak już się łamać, to porządnie. No właśnie, Eliasz sobie złamał dupę na pół, tak naprawdę. To chyba tak jest w uproszczeniu. No w dużym skrócie można to tak na pewno określić, aczkolwiek no moja dupa, jeżeli chodzi pod innym względem, jest cała. Brawo w takim razie. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o motocyklach, czyli jak zaczęło się u Ciebie, w ogóle zaczęła się u Ciebie jazda na motocyklach. Skąd, po co, na czym, no właśnie. No więc można powiedzieć, że przez całe życie błądziłem. Znaczy całe. Tego życia i tak... Wiem, Eliasz. Dużo nie było. Aczkolwiek zanim zainteresowałem się tak na poważnie motocyklami, biegałem za piłką. No ale potem zobaczyłem, że są sporty jednak, które wymagają dwóch bolsów, nie tylko jednego, więc... Więc już kiedy... Bolsy to jaja, żeby była jasność. Tak, i poznałem sport, który jest już dla mężczyzn, nie tylko dla chłopców. Ale też dla kobiet. No dla kobiet też jest, aczkolwiek one muszą mieć jednak duży pierwiastek męskości w sobie. Jeżeli tak możemy powiedzieć. Aczkolwiek nie jest to w żadnym sposób nie powinno im to ubliżać. Mam tu na myśli, że to są twarde baby. Już. Dobra, ale jak zacząłeś? Jaki był motor pierwszy? W ogóle jak dorwałeś się do motocykla? Więc pierwszy raz zaczęliśmy bodajże z kolegami plakat gdzieś na mieście, że jakieś crossy, motocross, offroad, nie wiem, jakieś wyczynowe skoki i triki. Poszliśmy na zawody, no i tak nam się spodobało, jak dostaliśmy pierwszy raz błotem po twarzy, że stwierdziliśmy, że to jest to jednak. Wygrzybywanie piachu z zębów to jest naprawdę super zajęcie i w tym kierunku musimy iść, więc no co, zaczęło się męczenie rodziców, upominanie się o pieniądze z komunii, których oczywiście nie zobaczyłem, no i w końcu udało się uzbierać ten budżet, tak, sprzedałem korki, sprzedałem piłkę, znalazłem klienta na nerkę, ale mama powiedziała, że jeszcze jestem za młody, więc kupiłem Honda MTX-80 i zacząłem ją pchać. To był motocykl, który no, nie jeździł za dużo, bo się cały czas psuł, więc no, głównie to go pchałem. Ale już obcowałeś dzięki temu z motocyklem. Tak, mogłem zobaczyć, że to jest fajne. Jak nie pchałem go, to było fajnie, mi się podobało. Potem go rzucałem w kąt, mówiłem, że już nie jeżdżę, ale potem i tak jeździłem, mimo że wiedziałem, że będę musiał go przyprowadzić z tego lasu. No właśnie, takie, że jak się już chce, to nieważne, czy działa, czy nie działa, czy się pcha, czy się... No. Tak, no zdecydowanie, tym bardziej, że jeszcze coś tam piłkę pokopywałem, ale już tylko usłyszałem gdzieś na ulicy silnik motocykla i od razu oczy szły gdzie indziej. Przegrywaliśmy mecze, trener wyrzucał z drużyny. Więc potem dozbierałem trochę pieniążków, zrobiłem zrzutkę po rodzinie, wyprosiłem mamusię, tatusia o te pieniądze, jeszcze raz o pieniądze z komunii, mając nadzieję, że nie zauważył, że już mi je oddali. I kupiłem już full cross wyczynówkę, to była Honda CR125 i wtedy się zaczęło. Fantastycznie, ile miałeś lat? 14? 15? No właśnie, a dobra, a teraz co masz? Endurówkę, crossa z lampką. Tak, teraz jeżdżę crossem z lampkami. Już teraz bez lampek jest, no bo niestety przy ostatnich moich wyczynach pozbyłem się szybko tych lamp. Dobrze, a jakie plany na najbliższy sezon? No w najbliższym sezonie chciałbym jeździć motocyklem i to jest mój plan. Nie chcę sobie obiecywać nic więcej, no bo od kontuzji zaraz minie prawie rok. Na motorze siedziałem ze dwa razy tylko tak dla pojeżdżawki, ale no już nie mogę wytrzymać i chciałbym jeździć, ale nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem, czy będę w stanie tak jakbym chciał, więc nie... Więc plan jest, żeby jeździć i się dobrze bawić. Dobra. I co, ciebie najwięcej można widzieć w Red Bullu aktualnie, tak? Mnie tam nie za bardzo można widzieć, bo jesteśmy tam dosyć anonimowi, ale... Ale twoje treści. Tak, moich treści tam pojawia się całkiem sporo, a ostatnio nawet coraz więcej.
No to bardzo, bardzo mnie to cieszy. W takim razie życzę ci zdrówka, Eliasz, i wielu przygód na motocyklu z happy endem. Mam nadzieję, że wiele przygód będzie wspólnych naszych. Bo tak, bo wiecie co, gdzieś chyba wrzucimy link do tego, jak ostatnio jeździłem z Eliaszem endurówkami i co z tego wyszło. Cześć, Andrzej. Tak, z Andrzejem są zawsze bardzo ciekawe wycieczki, zresztą na szczególnie offroadowe, bo jest dużo przygód. Ja mam wtedy przygody i Andrzej, i wtedy mogę się śmiać w końcu nie z siebie. Tak, więc życzmy sobie nawzajem dużo wspólnych przygód. I dużo zdrowia. Tak. Dziękujemy, Eliaszu. Dziękuję, Andrzeju. Z tego miejsca chciałbym złożyć oficjalny komunikat. W swojej wypowiedzi nie miałem zamiaru obrazić żadnej kobiety, ani mężczyzny upodobającego się do kobiety. Nie. To się nie uda.